kilkunastu lat specjalizujemy się w mechanice przemysłowej. Mamy kadrę inżynierów, mamy kadrę mechaników, bardzo dobrze przygotowanych do tego, co robią. Mamy kadrę spawaczy, którzy spawają nie tylko proste rzeczy, ale również wysokociśnieniowe rzeczy związane z dyrektywą ciśnieniową. Wykonując pracę na serwisie i posiadając własne laboratorium badawcze, jesteśmy w stanie wykonać zlecenie bardziej kompleksowo, dlatego że wykonujemy pracę i zaraz po tej wykonanej pracy możemy zrobić badania. Nowoczesne wyposażenie naszego laboratorium daje nam szerokie spektrum wykonywanych badań, które stają się uzupełnieniem prac wykonywanych na serwisie. Mieliśmy delikatne opóźnienie z uwagi na trudność operacji, ale w tej chwili właściwie jest już jakby pierwszy etap zakończony. Teraz będziemy przygotowywać korpus do montażu nowej lameli. W tegorocznym postoju wykonujemy remont filtrów DD. Do naszych zadań należy kontrola przekładni, wymiana uszczelnień bocznych, wymiana dętek płyt strefowych, kontrola przekładni głównych, kontrola łożysk, kontrola bądź wymiana łożysk repulpera i wszystkie prace związane z rozruchem filtra, czyli prace regulacyjno-rozruchowe. Vicor Service zajmuje się pracami w branży mechanicznej, głównie w papierniach. Z przemysłu papierniczego wyrośliśmy i tutaj czujemy się najlepiej. Oczywiście z racji stażu i doświadczenia rozwijamy się też w innych branżach, jak petrochemiczna, energetyczna. W samym papiernictwie jesteśmy w stanie podołać projektom modernizacyjnym, projektom przebudowy instalacji rurociągowej, montażu nowych urządzeń i wielu innym. Nasz obszar działań zaczyna się na placu drzewnym, przez celulozownię, regenerację ługów, po same maszyny papiernicze. Także właściwie jesteśmy w stanie świadczyć kompleksowe usługi dla całego przemysłu papierniczego. Lubimy podejmować się bardzo trudnych rzeczy, których inni nie do końca chcą robić, a my jakoś dajemy radę.